podarowanie Panu Bogu tego, co święcimy. To jest Jego własnością i Jego prawa tutaj powinny być, i Jego zasady, i najważniejsze prawo miłości, które tutaj obowiązuje właściwie, i to by wystarczyło. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył. Pan z wami. Módlmy się. Panie Boże Wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem życia. Miłosierdziu swoim jest źródło żywej wody, zawsze tryskają dla naszego zbawienia, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczyszczeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Jako że żłobek jest z wewnątrz, my jesteśmy na zewnątrz, ale również i na zewnątrz część tego żłobka w tym momencie możemy obserwować. Tak, jesteśmy akurat znajdujemy się w ogrodzie zabaw, tak? To jest ta taka jeszcze wcześniejsza część, gdzie tutaj klub Malucha funkcjonował i tuż za nami jest właśnie jeszcze część, gdzie właśnie wynajmujemy od Urzędu Miasta, od ZGL-u, gdzie też stworzyliśmy ogród zabaw, taki dość kreatywny, trochę inny, trochę na bazie takiego pomysłu leśnego ogrodu zabaw i też jest przestrzenią dla naszych maluchów. Jednym słowem to teraz rozwijmy temat. Czym jest żłobek Rabarbar? Dzisiaj wielkie otwarcie. To, co nas wyróżnia troszkę od innych placówek, to jest to, że jakby weszłyśmy w ten program, w tą metodę Marii Montessori. Myślę, że różnią się nasze sale, nasze pomoce dydaktyczne, tak? Są troszeczkę inne. Na pewno nasze sale nie przestymulowują dzieci, są spokojne, mamy materiały naturalne, gdzie pomoce dydaktyczne właśnie są jakby tutaj stworzone z takich materiałów, tak? A sama Maria Montessori niby żyła 150 lat temu, czyli można, ktoś mógłby zarzucić, czy to jest na pewno współczesna metoda i jakby aktualna, ale mając doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, wiemy, że właśnie potrzeba jest tego, żeby właśnie nie przebodźcowywać tych dzieci, bo i tak mamy dużo jakichś bodźców, wrażeń w salach, także tutaj przede wszystkim to i takie pójście za dzieckiem, takie twórcze pójście za dzieckiem, podążanie za nim właśnie, to jest to, co przede wszystkim nas przekonuje do tej metody. W tym momencie szlifowanie tych diamentów, które w przyszłości na pewno się okażą. Oczywiście, to tutaj ten tak zwany chłonny umysł Marii Montessori, to jest to, co właśnie u tego najmłodszego dziecka występuje i jakby my już to na tym etapie właśnie rozwoju widzimy i szlifujemy. Profesjonalna kadra. Zdecydowanie. Kadra była na tygodniowym kursie w placówce Montessori w Warszawie. Została przeszkolona. Myślę, że dość trudny to był czas dla dziewczyn, wymagający dla kadry, ale dzięki temu tak naprawdę one czują się pewnie i jakby poznały tą metodę, bo była ona nieznana w naszym mieście. Żłobek praktycznie w śródmieściu. Czy to pomoże, czy utrudni? Pomoc jest jakby tak, że centrum miasta to na pewno. Utrudnienia są takie logistyczne trochę, jak chociażby parking, tak? Ale to zawsze jest coś za coś. Cieszymy się, że możemy być w centrum miasta, pomimo tego, że jesteśmy w centrum, mamy tu ciszę, spokój i dużo zieleni. Jeszcze są wolne miejsca? Rekrutacja jest otwarta, ale lista rezerwowa jest bardzo długa, ale zapraszamy, rekrutacja jest otwarta. Zajęcia dodatkowe? Tak, mamy zajęcia dodatkowe, mamy właśnie osoby, które przychodzą jakby z zewnątrz do nas na zajęcia takie podstawowe, to też takie jak w innych placówkach, jak rytmika, język angielski, coś innego to smyko multisensoryka, czy zajęcia takie gimnastyczno-korekcyjne też już jakby realizujemy dla tych maluszków. Życzę Wam, moi drodzy, nieprzypadkowo wiązkówek harcerskich, bo to są małżeństwo harcerskie, Magda i Jakub. Dlatego
dla których wychowanie jest priorytetem i oni w tym się poruszają jak ryby w wodzie i mają to gdzieś zakodowane, wychowywanie młodych, wychowywanie wedle wartości. I niech ten, życzę Wam, żebyście mieli wiele satysfakcji z tej pracy, z tej służby. Harcerskie dalej, jak się jest harcerzem bram, to się jest do końca życia. To się nie zmienia poglądów dobrych. Gdyby ktoś dobre poglądy zmienił, porzucił to, co otrzymał przecież w pierwszej komunii, świętej wierzmowania, a potem to porzucił, to znaczy, to by coś zdradził. Dlatego trwajcie wiernie tym, co ja Was obserwowałem w harcerstwie. Drużynowe to są bardzo ważne funkcje w drużynie, ogromnie ważne i myślę, że dlatego ten żołobek będzie się zapełniał. Niech to będzie takie Betlejem, gdzie dzieci znajdą miłość, ciepło, ochronę, bo wiecie, że Herod i dzisiaj czeka na dzieci, na rodzinę, żeby je deprawować, żeby je niszczyć. To jest takie dla nas bardzo bolesne, ale brońmy tych najmłodszych. Chciałbym Wam bardzo serdecznie pogratulować świetnej, bardzo potrzebnej inicjatywy. Tym potrzebniejszej, że realizowanej w bardzo trudnym czasie, co sami podkreśliliście, nie tylko ze względu na jej wykonanie, ale także ze względu na fakt, że ostatnio zmalało zapotrzebowanie. Mamy tutaj podlaski przykład zamknięcia jednego ze żłobków. Rodzice w tym trudnym okresie rozprzestrzeniania się wirusa kierowani naturalnymi obawami widocznie skłonni są podejmować takie decyzje. Więc to, że Wy śmiało podejmujecie to wyzwanie, najlepiej świadczy o zaufaniu, jakim rodzice darzą Was i Wasze przedsięwzięcie, a to dodatkowo dowód do tego, żebyśmy patrzyli z uznaniem rodzicom na Wasze inwestycje. Zostało podkreślone, że rzeczywiście to nie jest placówka miejska, samorządowa, ale Państwo ze swoimi inicjatywami znakomicie uzupełniacie tę miejską ofertę. Poszerzacie możliwość wyboru mieszkańcom miasta, to zawsze jest ogromna wartość dodana. A padło tu tyle ciepłych słów na temat tego, jaką atmosferę potraficie i stworzycie dzieciom podopiecznym, szczególnie ze strony księdza dziekana, że na pewno nikt z uczestników dzisiejszej uroczystości nie jest zdziwiony, że z tak dużym oczekiwaniem wszyscy spoglądają na Wasze wejście w nowe życie.